Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek, pierwszego tygodnia Adwentu, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj wracamy do Ewangelii Łukasza. A w Ewangelii Łukasza mamy takie dzisiaj trzy obrazy. Pierwszy obraz to obraz Jezusa modlącego się, rozradowanego w Duchu Świętym, który dziękuje i wychwala Ojca, czyli Boga, za to, że rzeczy miłości ukazał ludziom prostym, pokornym, że zakrył przed mądrymi, którzy uważają się za wszechwiedzących. Kochani, piękny obraz. Pokora i prostota uczy nas widzenia miłości Bożej. I uczy nas oczywiście widzenia miłości do drugiego człowieka. W dalszej części Pan Jezus z Ewangelii dzisiaj mówi do nas, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i Syna nie zna nikt, tylko Ojciec. Bardzo piękne porównanie do obrazu rodziny, prawda? Zobaczcie, że zazwyczaj jest tak, że to dzieci znają swoich rodziców, rodzice znają swoje dzieci, że to właśnie syn zna ojca, ufa ojcu, bo wie, że ojciec chce dla niego jak najlepiej, natomiast ojciec kocha swoje dzieci, kocha swojego syna. Jaki piękny obraz porównany do rodziny. No właśnie, i my mamy poczynić podobnie. Mamy przyjmować Boga jako naszego Ojca. Ojca, który kocha, Ojca, który chce nieść pomoc, Ojca, który chce przynieść zbawienie. Ojca, który nie zostawi swoje dzieci. I kochani, trzeci obraz dzisiejszej Ewangelii, mówiący o tym, że właśnie Jezus kieruje słowa w sposób szczególny do apostołów, że cieszy się, że to oni widzą, że mogą zobaczyć te różne dzieła, które Jezus czyni. Że widzą miłość, że widzą sprawiedliwość, że widzą pokój. Kochani, te słowa również są skierowane do każdego z nas, do ucznia Jezusa. Jezus dziękuje za to, że i my widzimy. Może jeszcze nie tak pięknie, nie przejrzyście, ale dostrzegamy, jak ważny jest Chrystus, Jego nauka i to, do czego nas zachęca i co nam przygotował, czyli zbawienie i życie wieczne. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego wtorku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.